wiecie, z Rock Riderami jest tak, że jeżeli w miarę regularnie czyścicie wszystko, włącznie z napędem i tak dalej, to rower wam chodzi do X i tak dalej. Możemy sobie to włożyć. Ja powiem wam tak, że ja dolinek nie żałuję smaru, bo linki pracują. O, i muszą być nasmarowane dobrze. Ja wiem, że zaraz pewnie ktoś się doczepi potężnie do mnie, że to ty, co ty człowieku odpierdzielasz, przecież tu masz linki i tak dalej. A więc tutaj już mamy przesmarowane. Wiecie, łańcucha to nie musi być tak nawalone, powiem wam szczerze, nawalone jak gówna po deszczu. To wiadomo być przesmarowane. To najważniejsze, żeby tam była jakiś ten smar po prostu, żeby to pracowało jak trzeba. No, tutaj takie drobne. To jest tak, plastik, to nie ma co tam, wiecie, pucować. Ale jak już to... Ja po prostu wam pokazuję, jak ja przeprowadzam serwis według siebie. No nie jak inni, że wiecie, tam profesjonalne stanowiska i tak dalej. Powiem szczerze, te ich profesjonalne stanowiska, jakie oni mają tam u siebie w swoich garażach i tak dalej, ci youtuberzy, to jest wszystko dla pizzy, to jest wszystko dla oglądalności. Ja wam pokazuję, jak ja w spartańskich domowych warunkach takie rzeczy wykonuję sobie. Dobrze. A więc idziemy, mamy... To nie ta. To jest ta linka. Dobra, w sumie wiecie co, odwrócę go, bo to nie ma sensu. No i tak, będę musiał tutaj, już skończyłem. Tak, tutaj. Skończyłem. A muszę znaleźć linki od przerzutki. Dobra, już znalazłem. No tak, wiadomo dlaczego nie chcę cholera wyleść. Pan coś się zablokował. O, czyli nic nowego, wiecie, ten rower to też nie, nigdy nie powiedziałem, że to jest pierwsza nowość i tak dalej. Ten rower już był jeżdżony przez inną osobę. O. Dobra, i teraz co muszę zrobić, o zobaczcie, ściągnąć sobie tutaj pancerz. Papierek. Komercji internetowej taki, zobaczcie, przeciągamy. Aż do samego końca. A. Znaczy ile syfu. A. Syf był niezły. Wiecie, bo ja tu też mam to poprowadzone, powiem wam szczerze, pomiędzy wszystkim. A. Ja tu też widzę, że linka jest pozaginana w paru miejscach. O, to jest prosto. Bierzemy nas smar.
Wiecie, ja tak zerkam, bo patrzę, czy to się nagrywa, czy już stanęło. To jest smart, poczekajcie. A, to jest taki smart do prowadnic, do pił spalinowych. Powiem wam szczerze, do roweru jak znalazł. Doskonałe właściwości. Już tyle lat smaruję takim smarem pod zespoły rowerowe i powiem szczerze, nie zawiodłem się. A powiem wam szczerze, ma lepsze właściwości niż niektóre smary zimą. Mój kolega to samo stosuje, ten sam smar do prowadnic w pile spalinowej i nie żałuje. Dobra. Dobra. To jest najgorsze, bo będzie trzeba to połączyć jedno z drugim. Tutaj to już naprawdę ludzie będzie kaszana. Najlepszą będzie opcją wyjęcie tego, włożenie tutaj tego. A to jest w tym rowerze, to jest taki burdel. To jest linka od hamulcy, zaraz ją też będziemy czyścić, to jest na pewności. O ja pierdziele, ale się w gówno wwaliłem, powiem wam szczerze. Rower jest upieprzony niesamowicie, dlatego że wczoraj potąd praktycznie, no może nie, przesadziłem. Ale definitywnie, o, tu jest dobrze widać na podnóstce. Potąd się wpieprzyłem w błoto, w strumieniu. No bo patrzę, takie wiecie, suche, to mówię, przejadę, rozpędziłem się do 30. Wpierdniczyłem się potąd w błoto. I normalnie aż mnie zatrzymało w miejscu. Dosłownie poczułem, jak się kurde błoto z tyłu, jak kołoś błoto się uniosło lekko do góry. No. No, wczoraj to powiem wam szczerze, pół godziny samo zajęło mi doczyszczenie tego roweru. I tak, zobaczcie, jeszcze koła są. Dobra, teraz musimy to połączyć. Tutaj to będzie dopiero kaszana niesamowita, bo muszę napiąć do granic możliwości, gdzie tu jest ten utworek z tej strony. Ja pierdzielę. Powiem wam szczerze, tak, to projektowy musiał być geniuszem swoim wydaniu. O kurde. To nie da się tak już brać. Kurde, maksimum możliwości. Wiecie co, inaczej. A tu sobie złapię. Ściągnę tu na samą dole. A, dobra, weszło. Ok, daniemy raz, dwa, trzy. Dobra, weszło jak trzeba. I teraz tak. A. Teraz, moi kochani, zbawimy się z tym. To jest... To jest ta, no. Wiecie, co to jest powalone? Jest nieźle to powalone. Gdzie to jest? A dla mnie problem to rozłączyć. Dobrze widzicie, dobrze widzicie. Syf jak cholera. Wiecie, to co ja smarowałem, jak kupiłem ten rower jako używany, to było dawno temu. Ale uwalone, ja pierdzielę. Wiecie, ja tam się nie będę bawił w mycie benzyną i tak dalej, bo to nie ma potrzeby.
Bo ostatnio miałem przecież. Głównie chodzi tylko o to, żeby to przysmarować. Także zaraz się Janusze rowerowi odezwą momentalnie. Że o, jak ty ten rower serwisujesz, człowieku. Przecież tak to się tego nie robi. Powiem wam szczerze, tu chodzi głównie tylko o to, że to ma być nasmarowane i ma działać. O. Pancerz linki ma być nasmarowany prawidłowo. To jest ten. I o to głównie chodzi. To jest zepsute. No głównie chodzi właśnie o to, że to ma być nasmarowane za wszelką cenę. No to głównie tylko czyszczę z syfu, który tu jest i tyle. No nie jest tragicznie. Też nie jest za dobrze. Jeszcze raz. No wiem, że zaraz niektóre osoby się zaczną mnie dopieprzać się do mnie niesamowicie, że człowieku jakim smarem doprowadzić, są specjalne olejki, nie olejki, szajbajki, nie szajbajki, jakieś się zaczną dopieprzać zaraz. Znam się na tym, dlatego że już z takimi to już miałem do czynienia nieraz. Powiem wam tak, że to nie musicie smarować nie wiadomo czym. To ma tylko się poruszać gładko i tak dalej. Teraz poruszać wystarczy. Chodzi dalej. Chodzi idealnie. Teraz zrobimy to samo z hamulcami. Ten smar, powiem wam tyle moi mili, że ten smar dobrowadnic jest o tyle fajny. Jest o tyle fajny, że on zachowuje swoje właściwości nawet w niskich temperaturach. Jestem z tego zadowolony. Powiem wam, że ja sobie z was jaj nie robię. Jeżeli mówię, że ja tym czyszczę, to tym czyszczę na poważnie. Nie bawię się w jakieś pierdzielenie, że w chuja robię specjalnie tylko dla oglądalności na YouTubie. Aha. Bo powiem wam szczerze, że naprawdę to działa. Tu od razu założę, a mam przesmarowane. Jeszcze od razu tutaj, ale wyciągniemy. Wiem, że każdy komuś się może wydawać, że na odwal się robi, ale to jest tylko wasze wydawanie. Powiem wam szczerze, że ja robię to bardzo dokładnie i profesjonalnie, bo ja tym rowerem jeżdżę, a nie kurde, ten rower mi nie służy, nie będę miał czego. Ja wiem, że zaraz ktoś się doczepi, że dlaczego nie używać benzyny, bo powinieneś to wymyć. Powinieneś to wymyć, zanim to zaczniesz czyścić i tak dalej. Nie ma potrzeby.
Słuchajcie, te linki to nie były, nie wiadomo w czym nie leżały. Ja nie czuję w ogóle żadnego tam syfu na nich. Ale tak to przeczyścić jest warto. Smar. Zobaczcie, że ja nie nawalam tego nie wiadomo ile. Bo to ma pracować. To sobie tam skapnie. Tu jeszcze damy. O, pyk. Naciąg robimy. O, pyk. Mamy. I od razu. Z przednim hamulcem to jest o tyle fajnie, że to tak naprawdę nie ma czego ruszać. No ale to chociaż kawałek można przesmarować. Myślę, że to nawet nie ma czego smarować. No ale mogę odrobinkę dać. O. Dobra. Chwilę poruszać, więc smar się rozejdzie. Pyk, pyk, ładnie jest. Dobra, więc zobaczcie, tak mamy przeprowadzony pełny serwis. Pełny serwis roweru. Wszystko mamy nasmarowane i tak dalej. No tutaj koła to już się same oczyszczą, amortyzator był czyszczony niedawno, więc tu już nie potrzeba, to zaraz po zresztą powycieram. Ale tak wygląda wszystko. No tutaj jeszcze ta przekładnia, ale to obczyścić pędzelkiem to wystarczy. Ale tak to mamy wszystko nasmarowane, tutaj jeszcze za chwilę powycieram. Ale tak ogólnie to wygląda to kozacko i barierancko. Jest wyczyszczone, nasmarowane i gotowe do jazdy. Więc co tu więcej trzeba? Pokazałem jak wyczyściłem tylnią przekładnię, gdzie ona też jest czysta, jak aż miło. Więc powiem wam szczerze, uważam, że serwis jako taki jest na dziś zakończony, bo zrobiłem wszystko co trzeba, nasmarowałem to, że słuchajcie, a to, że jest smarem do prowadnic, kto by na to patrzył? Słuchajcie, działa, działa. Nie w jednym rowerze smarowałem i powiem wam szczerze, Riverside też miał smarowany ten łańcuch i jakoś jeździł. To jest dobry smar, bo jest na tyle lepki, że on właśnie nie jest za lepki i nie jest za rzadki, jest właśnie odpowiedni jaki powinien być. Pięknie wygląda, wszystko poczyszczone i tak dalej. Jeszcze tutaj to tylko, ale to wiecie, pędzelkiem objechać to jest, nie jest problem. Ale działa, fajnie. Fajnie działa. Teraz to wam pokażę zresztą. A zobaczymy jak to chodzi. Tam mam taki ten specjalny kołnierz na jedną stronę ramy po to, żeby właśnie koło nie obcierało. Jakby była jeszcze większa opona, ale po prostu wiecie, to jest takie ten. O. Jest wszystko w porządku, wszystko dobrze działa. Później wezmę, wiecie, kamerkę
Ja zamontuję na kierownik i przejadę się wam, pokażę jak to wszystko chodzi. Według mnie chodzi kapitalnie. Ja sobie przejdę po pędzel. Tu będzie mi pędzel potrzebny. Nie tu. Gdzie ten pędzel ma? Tutaj, dobra, jest pędzel. Opony Continentala. Continental Racing. Wiecie, tutaj nie ma co jak czyścić, bo to jest w miarę czyste. Tylko jeżeli coś to będzie trzeba kapnąć, to troszeczkę smaru i to będzie tak naprawdę wszystko, co ja tu muszę zrobić. O, nie za dużo. I tutaj na ten. Tam na sprężynkę. O. Dobra. Dobra. I mamy zrobiony serwis. No. Proszę bardzo, dziękuję za to. Przeprowadzony profesjonalnie serwis. Powiem wam szczerze, w zaufaniu to wystarczy w zupełności. To wystarczy w zupełności, żeby wasz rower działał. To jest podstawa, to jest naprawdę podstawa. To jest podstawowy serwis, który każdy może sobie zrobić w domu. I powiem tyle. Smar nie jest lepki. Sprawdzałem wcześniej, widzicie. Wytrzyjcie ręce o jakieś szmatki. Wyjąć swój telefonik piękny. Wszystko. Jest pięknie, jak widzicie. Pięknie nasmarowane, działające. No i dobra. I to by było na tyle. Trzymajcie się.